siadać. Dziś zrobię sobie pojedynek. Będę losował loga, w którym uczestniczy Tom i wybiorę sobie drużynę i później będziemy dawać karty i będziemy liczyć najmocniejsze numerki. Ciekawe, kto wygra. W tym pojedynku uczestniczy Real Madrid, Juventus, Turyn, FC Barcelona i jeszcze uczestnik. Manchester, tak? Tak. United. To co? Losujemy logo? Tak. Juventus, Turyn. I później będziemy jeszcze losować, kto jest którą drużyną. Na Real. Juventus z Realem. Wyrównana walka. Zaraz zobaczymy, kto jest który. Jak to... Te drużyny. Dobra. Którą logo wybierasz? Ja to po prawej stronie. To? Tak jest. Ty. Jestem Realem, a ty Juventus. Dobra. Dobra. To bierzemy Juventus. Juventus Real. Tasujemy karty. Bramkarzy tasujemy. Czyli tak, bramkarza odkładamy na bok. Bo bramkarz musi być w drużynie. Tak. Te logo też odkładamy na bok, tak. Których nie wykorzystujemy. I losujemy 11 kart z drużyny. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 kart, tak, żeby razem z bramkarzem było 11. Przeliczmy. Nie muszę. Ja sobie przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak jest, 10 kart. A z bramkarzem 11, tak, masz mieć? Dobra. Jakiej lora na was. Tylko te koty się odróżniają, to znaczy możesz wybrać sobie bramkarza. Teraz je potasujemy, żeby były poukładane losowo i ułożymy na stos, na kubkę. No i kto ma lepszy numerek, nieważne, w którym ma mocniejszy, ważne, że jest numer. Więc zaczynamy jeszcze sobie to potasujemy. Wiem. Ale z bramkarzem tasuj też. Tak. Dobra, tasuję z bramkarzem. Dobra, potasowane. Jeszcze tam układam. Dobra. To połóż sobie logo też, żeby było wiadomo, że to jest Real. Bliżej moich. Ja już potasowałem. Już mam potasowane. Znaczy możesz potasować, ale ja już mam potasowane. Dobra. Dobra, i tutaj, żeby było wiadomo, Juventus, Turyn. A tutaj? Real Madrid. Tu połóż bliżej, żeby mi się zmieściło w kamerze. Dobra. Dobra, kto zaczyna? Może niech to będzie młodszy. Może z góry, wiesz, i tak są potasowane. Cristiano. Ronaldo. To będzie atak. O kurde. 90. O Jezu, no chyba będzie miazga Ronaldo. No nie wiesz, może wyciągnę Kieliniego. A ja wyciągam kogo? Douglas Costa. Też atak, ale 84. Więc kto wygrywa? Ja.
Ronaldo! 1-0 dla mnie. 1-0 dla Zawsze będziemy Realu. Robić takie mecze ligowe. To Dobrze, następny to teraz mecz może ja będzie, pierwszy. Gdzie pomiędzy reprezentacjami i wszystkimi, bo reprezentacja jest 4, dobra. Teraz może ja ciągnę kartę i wybieram kogo? Rugani. Jest to obrońca. To ja muszę atak? Dobra, na sobie. No nie musisz atak, ale pierwsza z brzegu. Karta. Bierzemy pierwszą z brzegu. Christian Bale. 80 ile? 7. Wygrałeś znowu. No bo tak słyszałam, że ostatni mecz ma być taki Juventus Real. Będzie bardzo wyrównana walka. Tylko dobra, lecimy. Teraz ty losujesz. Pierwsza z brzegu. Rafael Varane. Varane, który jest napastnikiem, tak? Obrońcą. Jest obrońcą, przepraszam. I ma 86 obronie. A jest jeszcze jego gol w stopie. Natomiast ja wyciągam napastnika Mandzukicza. 82. Wygrałam. Wygrałeś. 3-0 dla Realu. Tak, 3-0. Ale poczekaj, bo jeszcze to nie koniec meczu. Kolejna karta. Dobra, wezmę sobie. Co to za karta? Marco Asensio. Jest no to pomocnik. No wreszcie jakiś trochę pomocnik, trochę napastnik, ale jednak bardziej pomocnik. Natomiast ja, Giorgio Chiellini. Pierwsza bramka dla Juventusu. Jest to obrońca oczywiście. 90 kontra 83. Tak jest. Ale jeszcze masz Gigi Buffona, który ma 92, więc pewnie będzie to dwóch, bo masz jeszcze drama. Teraz ja losuję. Losuję pomocnik Pjanic, bardzo mocna karta bazowa, 87 w pomocy. Dobra, to ja teraz losuję. Dobra. Pierwsza z brzegu powinna być, bo i tak były losowane, tasowane. I druga bramka padła za Juventus do Tury. Bo jest to kto? Casimiro! Casimiro! Tak jest. Czyta się Casemiro. Casemiro, tak jest. Juventus robi... Teraz ty pierwszy. 3-2. Dla Realu na razie. Isco. Isco. Pomoc, bardzo mocny pomocnik. 86 aż pomocy. A z Juventusu? Khedira! 80 jest remis. Dobra. Nie jest remis, więc nikt tu nie wygrał, więc jest dalej 3-2 dla Realu. Odkładamy to gdzieś na bok, te karty. Dobra. Tu mamy remisy. Tak jest. To teraz kto losuje? Teraz ja. Juventus. Gianluigi. Ciężko ci będzie go pokonać. Słabiutko. A przeciwstawia się mu kto? Obrońca też, ale Nacho. Dobra. Żadnych szans z Buffonem nie miał. 3-3. Ale bardzo fajny te. Ciekawe, kto tu wygra. Teraz twoja kolej. O kurde, nie masz z nim szans. Toni Kroos, 89 pomocnik, super, super pomocnik i też super gwiazda Realu i reprezentacji Niemiec. A przeciwstawi się mu kto? Benatia. 80. Obrońca, ale słabiej, zdecydowanie no, podobnie. Słabszy. Słabszy, ale podobnie. Tak jest. Więc 3-2 dla Realu. 4-3. Przepraszam, 4-3. Dobrze kontrolujesz przebieg meczu. Dobra. Lecimy z kolejnym nam rundą. Teraz moja kolej. Ja losuję i wylosowałem kogo? Sergio Ramos. Gwiazda, już wiele lat grająca w Realu Madryt. To tylko, że ty jesteś Juventusem, że się potasowałeś. Bardzo przepraszam.
Masz rację. Więc ja sobie dobieram jedną kartę z boku, te, które miałem Juventusu. I akurat wypadła mi taka średnia karta. Pomocnik Guardado. Dobra, to ja wybieram Keylor Navas. Wygrałam. Keylor Navas. 80 ile ma? 4. A ja mam 86, więc wygrałem. 4 do 4. Teraz twoja kolej. Tak, masz. Carvajal. Carvajal. Obrońca. Obrońca. No to masz szansę. I przeciwstawia się mu pomocnik. Rodrigo Bentancur. Bentancur? Dobra. Wygrałeś. 82. Wygrałeś. Ty wygrałeś. Nie, ale... 82, a ty masz... A nie, faktycznie. 78. Wygrałem. I ostatnia karta ty. 5-4. Jest Juventus prowadzi. To ja teraz losuję pierwszy. Bardzo mocna karta. Marquisio Claudio. 86. I Sergio Ramos. 87. 5 do 5. Koniec meczu. Remis. 5 do 5. No gdyby... Chyba będziemy musieli jakiś nagrać filmik z rewanżowym spotkaniem. Tak? Tak. To co, żegnamy się już z widzami? No ja muszę tylko. Dobra. Pa, pa.